Rozpoczął się rok życia konsekrowanego, ogłoszony przez papieża Franciszka. Trwa on od 30 listopada i będzie trwał trochę dłużej niż rok, bo zakończenie tego roku planowane jest na 2 lutego 2016 roku. Jakie są powody tego roku? Cóż było przyczyną, że Ojciec Święty zdecydował się, byśmy ten czas ważny dla Kościoła, każdy czas jest ważny, ale byśmy w tym czasie zwrócili szczególną uwagę na życie konsekrowane, na różne formy przeróżne. Niezwykłą fantazję ma tu Bóg, ale też niezwykłą fantazję ma człowiek, który na to wezwanie i na tę swą wrażliwością, na tę wrażliwość i na te potrzeby Boga odpowiada. Więc jakie były powody? Powody są, tak to nazwę, historyczne. Mija bowiem 50 lat od soboru, a tym samym od soborowej konstytucji Lumen Gentium, która w 4 rozdziale mówi o zakonnikach. Minęło 50 lat, pół wieku. Pół wieku też minęło od dekretu soborowego Perfecte Caritatis, który wprost mówi o odnowie życia zakonnego, o przystosowaniu, a więc o potrzebie nowego czytania znaków czasu, dlatego że te czasy zmieniają się niezwykle szybko, a życie zakonne winno nie tyle przystosowywać się do mody i nie tyle szukać poklasku, powodzenia, sukcesu, co powinno odpowiadać na te nowe wydarzenia kulturalne, kulturowe, czy zmiany mentalności, czy zmiany wręcz, tak się mówi, cywilizacyjne. I po to jest życie zakonne, by na te procesy odpowiadało. Taki był zamysł naszych założycieli, świętych, reformatorów w każdym czasie w historii. Tak też jest i teraz. Minęło 50 lat, stąd takie zwrócenie uwagi, że trzeba na nowo nad tymi sprawami się pochylić, czyli pochylić się nad istotą życia konsekrowanego. Mija też 500 lat od narodzin świętej Teresy, doktora Kościoła. I przy tej okazji zadajemy sobie pytanie, jaki byłby świat, gdyby nie było świętych zakonników. Jakie wielkie znaczenie mieli nie tylko ci pierwsi święci, ci święci średniowiecza, ale ci święci, których my znamy, z którymi się spotykaliśmy, bo żyjemy w takich czasach, gdzie wielu z nas może powiedzieć, iż spotkało się ze świętym, słyszało jego głos, rozmawiało z nim. Jakie to ma znaczenie dla naszego życia, dla świata? Ogłoszenie roku życia konsekrowanego wydaje się, że ma też powody teologiczne, eklezjalne. Żyjemy bowiem w takim czasie, gdzie potrzeba mówić bardzo głośno, że potrzeba nam nawrócenia. Każde czasy potrzebują nawrócenia. Ale te dzisiejsze, czyli człowiek w dzisiejszych czasach powinien usłyszeć, a nie chce o tym słuchać, że tego nawrócenia potrzeba. Potrzeba nam nawrócenia, nam osobom konsekrowanym. Dlatego, że każda odnowa Kościoła, gdy patrzymy na historię Kościoła, działa się i dokonywała dzięki temu, że zakony miały bardzo duży wpływ ze swoją taką promieniującą i gorliwą modlitwą, gorliwym przylgnięciem do Ewangelii i do Jezusa. Czyli dzięki zakonom. Ale też, i to trzeba zaznaczyć, że kryzysy Kościoła, a tym samym i człowieczeństwa, i jakiegoś humanizmu, miały miejsce, i kultury, miały miejsce dlatego, że źle się działo w zakonach. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na takie płaszczyzny, które zostały wyznaczone w temacie roku życia konsekrowanego. Mianowicie jest to Ewangelia, proroctwo i nadzieja. Ewangelia, która mimo różnorodności form Instytutów Życia Konsekrowanego, mimo wspaniałej, świetlanej i świętej historii lub tej historii bardzo krótkiej, to Ewangelia jest jedyną regułą życia, to nas łączy. Wystarczającą regułą życia, bo tam znajdziemy odpowiedzi na wszystkie pytania, które
które zadajemy, tam jest więcej odpowiedzi, niż człowiek całe życie może zadać. Ewangelia jest jedyną regułą życia osób konsekrowanych. Jezus jest jedyną miłością. Proroctwo to odwaga myślenia, które nie ulega modzie, nie ulega iluzji. Nie jest na niczyje usługi. Jest niebezpieczne i czasem niewygodne, ale właśnie życie konsekrowane nie może się tego zadania pozbyć. To jest bardzo istotne wyzwanie, któremu życie konsekrowane powinno sprostać. Widzenie, odwaga widzenia w przyszłość, odwaga widzenia inaczej. Kierkegaard powiedział, że dzisiejszy świat przypomina statek, który płynie poprzez burzliwe albo spokojne oceany, płynie w jakimś kierunku. Problem polega na tym, że za sterem stoi nie kapitan, tylko kucharz. I nie ogłasza, bo kapitan czyniłby to, nie ogłasza, w jakim kierunku zmierzamy, jak jeszcze długo potrwa nasza podróż, jakie ma znaczenie, cel, jakie nam niebezpieczeństwa zagrażają, tylko mówi, co będzie dziś na obiad i ludziom to wystarcza. Zakony, osoby konsekrowane są po to, czy się to komuś podoba, czy nie, by mówić o sprawach istotnych. Czasem to zaboli, czasem zaniepokoi, ale tak naprawdę ma pomóc. Co nam grozi? Do czego zmierzamy? Jaki jest cel naszego życia? Tak naprawdę wszyscy zmierzamy na jedno spotkanie. Życie konsekrowane zakorzenione jest w niebie, w Bogu. Życie konsekrowane już widzi ten ostateczny cel i już nim żyje, a więc życiem w Bogu, życiem Bogiem, ale też życiem uczciwym i dobrym. W poszczególnych rodzinach zakonnych czy instytutów życia konsekrowanego będą proponowane różnego rodzaju inicjatywy, nie tylko dla nas samych, bo rok życia konsekrowanego nie jest tylko dla nas, byśmy my sami skupili się na własnych sprawach i zachwycali się sobą albo ponarzekali sobie, ale byśmy otworzyli drzwi i pokazali, jak żyjemy. Chcielibyśmy, by to świadectwo było budujące.